Cześć, ja nazywam się Artur Radomski i witam Cię na kanale Finansowa TV. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku na kanale Finansowa TV. Dzisiaj w ramach serii analizy spółek pochylimy się nad spółką z giełdy New York Stocks Exchange, czyli w skrócie wracamy na giełdę amerykańską po dwóch odcinkach z GPW. I na samym początku dziękuję za tak pozytywny odbiór analizy PZU. Był to naprawdę odcinek, który cieszył się wielkim Waszym zainteresowaniem i dziękuję za aktywność. Natomiast do GPW wrócimy sobie prawdopodobnie dopiero za dwa tygodnie, teraz będziemy skupiali się na giełdzie amerykańskiej i analizie dwóch tamtejszych spółek. A dzisiejszy odcinek to pierwsza z tych analiz i będzie dotyczyła spółki, która zajmuje się, a w zasadzie działa w sektorze pożytku publicznego. Zanim natomiast do analizy przejdziemy, mam do Ciebie ogromną prośbę. 50%, ponad 50% osób, które oglądają moje filmy nie subskrybuję kanału więc jeśli jeszcze tego nie robisz zachęcam cię do kliknięcia subskrypcji i włączenia dzwoneczka na kanale no i przechodząc już do analizy która dotyczy spółki konkretnie spółki Consolidated Edison Incorporated od razu pragnę zapowiedzieć, że to jest spółka, która nie jest dla każdego. Jak dobrze wiemy, każdy inwestor dywidendowy szuka spółek, które rozwijają się z roku na rok, z roku na rok przynoszą dywidendy no, do naszego portfela i oprócz tego zwiększają corocznie tą dywidendę minimum raz w roku. No i jest to spółka do obrzydzenia nudna. Nudna, dlatego że tam się po prostu nic nie dzieje, tam dzieje się tylko to, co dziać się ma. I ogólnie spółka jest strasznie konserwatywna. Do czego zmierzam? Jeżeli szukasz spółek po kroju fanga czy innych, które codziennie rosną po kilka procent, no to niestety tutaj się możesz rozczarować. Ta spółka generalnie rzecz biorąc, jak inne, które ja osobiście kupuję, jest, no tak jak mówiłem, do obrzydzenia nudna i tam się na kursie po prostu nic nie stanie. Ta spółka od podszewki się rozwija i nie ma tam takich starzeń jednorazowych, gdzie nagle... Miliardy dolarów przypłyną do tej spółki. Jest to po prostu spółka, która spełnia swoją rolę, podnosi dywidendy, przynosi te dywidendy do naszego portfela i jest bardzo dobrze zdywersyfikowana. Generalnie działa na takim rynku, gdzie nie ma problemu ze swoją działalnością i kompletnie. Kompletnie nic nie wskazuje na to, że coś się w tej spółce zadzieje nieciekawego. Oczywiście są plusy, są minusy, jak w każdej spółce, ale generalnie rzecz biorąc jest to nudna spółka dywidendowa. A jeżeli szukasz spółek, tak jak mówiłem, w których dużo się dzieje i generalnie no, jest tam cały czas jakaś adrenalinka, no to to nie jest spółka dla Ciebie. Zacznijmy od historii. Historii, która zaczęła się w 1823 roku i próżno jej szukać na stronie spółki, ale generalnie na tą datę można notować pierwsze wzmianki historyczne, kiedy to grupa inwestorów z Nowego Jorku założyła spółkę, od której wszystko się zaczęło. Była to spółka New York Gaslight Company, która już rok później na giełdzie Nese zadebiutowała. Na samym początku spółka działała w Nowym Jorku i była też troszeczkę zależna od zarządu Alderman, który w Nowym Jorku udzielał franczyz czy też pozwoleń na różne rzeczy. W związku z tym spółka musiała była zależna i musiała się po prostu dostosowywać do połowy XIX wieku, kiedy to takie pozwolenia i koncesje zaczęła wydawać w 60. latach XIX wieku Rada Nadzorcza Hrabstwa. W tej Radzie Nadzorczej Hrabstwa pojawia się ktoś taki jak William Tweed, który pod koniec lat 60. był szefem Tammy Hall i Rady Nadzorczej również był członkiem. I od niego tak naprawdę zaczęła się historia Con Edison, czyli spółki Consolidated Edison, bo taka jest nazwa, czy też skrócona nazwa. I do roku 1884 udało się zawrzeć pewien pakt, to znaczy sześć spółek, które były spółkami gazowniczymi, połączyło się w spółkę Consolidated Edison Company. Jedna z tych spółek, New York Stream Company, świadczyła usługi na Dolnym Manhattanie w 1882 roku. Obecnie Consolidated Edison obsługuje największy system parowy na świecie i dostarcza usługi parowe do prawie 1600 komercyjnych i mieszkaniowych obiektów. Również z firmą Con Edison jest związany pewien człowiek, którego pewnie każdy z Was zna: Thomas Edison, uznawany za największego amerykańskiego wynalazcę którego firma Edison Illuminating Company z Nowego Jorku dostarczała energię, energię elektryczną do 59 klientów w rejonie placu Mill na dolnym Manhattanie. Po tak zwanej War of Currents, czyli można to w wolnym tłumaczeniu przetłumaczyć jako Wojna Prądów w Nowym Jorku i hrabstwie, hrabstwie Westchester, działało ponad 30 firm wytwarzających i dystrybuujących energię elektryczną. Wojna ta generalnie dotyczyła. Przesyłu energii elektrycznej, która była przesyłana za pośrednictwem konkurencyjnych systemów. Wojna ta była toczona właśnie między Thomasem Edisonem i George'em Westinghousem, który wprowadził tą właśnie konkurencyjną sieć dystrybucji zwaną i opartą na AC, czyli powszechnie znanym prądzie zmiennym, przemiennym. Po tej wojnie w Nowym Jorku i hrabstwie Westchester działało ponad 30 firm, które wytwarzały i dystrybuowały prąd czy energię elektryczną, jak ktoś woli. Jednakże do roku 1920 tych firm znacznie ubyło, a wyraźnym liderem była spółka Consolidated Gas, która wchodziła właśnie w skład Consolidated Edison. Jednakże Consolidated, dzisiejsze Consolidated Edison to nie tylko prąd, a również gaz i w roku 1936, gdy przesył, sprzedaż energii elektrycznej była wyższa niż gazu, no to firma została zarejestrowana jako Consolidated Edison Company of New York Incorporated. Po tej zmianie w kolejnych latach Consolidated Edison nabył czy też połączył się z kilkunastoma firmami. Dzięki wieloletniej historii i temu, jak działał Con Edison, to na dzień dzisiejszy kształt tej spółki jest wynikiem przejęć czy też fuzji z 770 indywidualnymi przedsiębiorstwami elektrycznymi, gazowymi i parowymi. Ważnym punktem jest nabycie gruntów nad rzeką Hudson w Nowym Jorku. W roku 1954 udało nabyć się takie grunty pod elektrownię jądrową, która nazywa się Indian Point. Pierwszy z reaktorów Indian Point One rozpoczął wytwarzanie energii 16 września 1962 roku i został wyłączony 31 października roku 74 ponieważ system awaryjny chłodzenia rdzenia nie spełnił wymogów regulacyjnych. W latach 70. udało się firmie zbudować jeszcze dwa reaktory Indian Point. 2 and 3, z którego trzeci został sprzedany do New York Power Authority w 1975 roku. Drugi natomiast, Indiana Point 2, w listopadzie 2000 roku został przejęty przez Entergy Corporation. Stało się tak dlatego, ponieważ z generatora wyciekła para, i po takiej awarii ten generator został zamknięty. Po wyrzuceniu ostatniego z działających reaktorów jądrowych, Consolidated Edison stał się przede wszystkim dystrybutorem energii. Przełomowy dla spółki był 1 stycznia 1998 roku. Po szeregu różnych zmian prawa. W usługach. Branży usług użyteczności publicznej w stanie Nowy Jork utworzono holding. Holding nazywał się, no jakby inaczej, Consolidated Edison Incorporation i jest to jedna z największych firm energetycznych, która znajduje się na terenie Stanów Zjednoczonych. Jak wspominałem, i jest to również ciekawostka, że firma Consolidated Edison jest notowana nieprzerwanie na giełdzie New York Stock Exchange. Od 1824 roku i jest to najdłużej notowana spółka w Stanach. Na stronie ConEdison.com w sekcji, gdzie mamy informacje dotyczące tzw. sekcji dla inwestorów, mamy też kilka ciekawych faktów historycznych. Natomiast nie są to wszystkie fakty, ale warto je też przytoczyć. I na przykład w roku 1993 spółka Con Edison stała się jedną z pierwszych firm amerykańskich która podczas dystrybucji gazu dobrowolnie przystąpiła do programu, rządowego programu Gas Star APA w celu zmniejszenia emisji metanu do atmosfery. I tak jak w przypadku PZU zwracałem uwagę, że tam raczej o tych negatywnych rzeczach się nie wspominało, to tutaj w roku 1994 Con Edison przyznaje się do spisku i naruszeń prawa ochrony środowiska za niepoinformowanie władz o uwolnieniu azbestu w wyniku eksplozji pary w Gramercy Park w 1989 roku. W 1996 roku natomiast spółka przystępuje dobrowolnie do ogólnego stanowego i lokalnego programu APA Westwise. Ten program ma natomiast na celu zmniejszenie Odpadów komunalnych wytwarzanych przez spółki. W roku 98 spółka znowu wspomina o negatywnym wydarzeniu, i tutaj mowa o narażeniu 250 pracowników służb komunalnych, które uczestniczyły w akcji ratunkowej i były narażone na kontakt z PCB, czyli polichrolowanymi bifenylami. Firma Nien od razu nie ujawniła sprawy. Ale wspomina, że wydała na nią 2 miliony dolarów. Spółka wspomina, że w roku 99 kontynuuje zobowiązania, realizację zobowiązań w stosunku do emisji gazów cieplarnianych i Podejmuje takie kroki, że deklaruje kolejny punkt milowy i chce zredukować 5% redukcji, no chce zapewnić 5% redukcji w stosunku do poziomu z 1996 roku. Ale co ważniejsze, w tym roku spółka Con Edison Solution zaczyna oferować swoim pierwszym klientom energię pozyskiwaną z elektrowni wiatrowych i wodnych. Natomiast w roku 2000 spółka zostaje uhonorowana za Doskonałość w ochronie środowiska morskiego i generalnie jest to dosyć prestiżowa nagroda, ale co ciekawsze, spółka po raz pierwszy zatwierdziła dla całej firmy certyfikację Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. Ten certyfikat c jest dosyć istotny i dodatkowo w związku z wcześniejszymi przystępieniami do różnych programów, spółka podpisała pierwszą. Umowę na recykling odpadów elektronicznych. Nie do końca rozumiem to, co działo się w 2001 roku. Jest tutaj wspomniane 11 września, oczywiście, 9-11, który wszyscy chyba kojarzą, ale spółka wspomina, że wymagała noszenia od pracowników respiratorów, co w rezultacie przełożyło się na niezgłaszanie przez pracowników chorób, które byłyby związane z pracą. I tutaj prawdopodobnie nie do końca jestem pewien i pewnie źle tłumaczę słowo respirators, więc może w kontekście, chodziło w kontekście maseczek czy czegoś takiego pokrywnego. Ale w tym roku spółka dostaje też różne nagrody między innymi m, rozpoczęła jakby dostawanie nagród związanych z utrzymaniem drzewostanu przed swoimi firmami, nazwijmy to, siedzibami ale także otrzymała prestiżową nagrodę w związku z programem WasteWise, tak zwaną nagrodę WestWise Champion, za serię działań, które były właśnie związane z recyklingiem i świadomymi działaniami tak. w ramach ekologii. Więc mamy tutaj taki jasny sygnał, że spółka o tą ekologię dba, i kolejny raz mamy. Potwierdzenie na to, że ma świadomość transformacji energetycznej, bo dalej będzie pojawiało się wiele, wiele kolejnych nagród czy też działań z tym związanych. W 2002 spółka zostaje Energetyczną Firmą Roku, natomiast w 2005 spółka zadeklarowała pełne komercyjne działanie swojego projektu East River Repowering. Z dwoma najnowocześniejszymi opalanymi gazem ziemnym generatorami pary, która jest wykorzystywana w Nowym Jorku. Skutkowało to tym, że East River jest jednym z najczystszych obiektów spalania w Nowym Jorku. Spółka wspomina na przykład, że w roku 2007 na Lexington Avenue wydarzyło się 24-calowe pęknięcie głównej linii parowej, czy też tej sieci przesyłu, która wygenerowała czy też Stworzyła krater o szerokości 35 stóp na środku tej ulicy i raniło, zostało rannych w wyniku tej awarii 45 osób. Spółka bardzo mocno chciała stać się proekologiczna, i może o tym świadczyć fakt, że w 2011 roku osiągnięto cel, który sobie postawiono na emisję gazów cieplarnianych już na rok 2020. A więc tak prężnie. Działano w tym kierunku, że 9 lat wcześniej uzyskano zadeklarowane poziomy. W roku 2012 huragan Sandy spowodował jedne z największych um, przestojów, nazwijmy to, dostarczania energii do klientów. Zaafektowanych było ponad milion klientów, którzy mieli przestoje w dostawie właśnie energii, i w ciągu 12 dni firmom, firmie udało się przywrócić 98% klientów. Dotkniętych tym kataklizmem prąd. Ale co istotne, firma w związku z tym huraganem przeznaczyła miliard, miliard dolarów na to, żeby wzmocnić zabezpieczenia i odporność sieci właśnie na kolejne takie kataklizmy. Dalej, ta historia to tak naprawdę już tylko rozwój, czy też czasami jakieś eksplozje gazu we wschodnim Harlemie, na przykład. W wyniku tej eksplozji zginęło 8 osób, ale generalnie rzecz biorąc, no, takie awarie się zdarzają w tak dużych korporacjach, ale niestety jest to ryzyko, które musi zostać wkalkulowane. No i tak jak mówiłem, spółka ma cel już nawet na lata 2040 w celu pozyskiwania i dystrybucji energii, ale spółka jest już dosyć mocno zaangażowana w tą przemianę energetyczną. I ma świadomość tego, że jest ona nieunikniona. No, o tym wszystkim, co, o czym opowiadam, może świadczyć to, że szereg powtarzających się nagród, które otrzymywała spółka, to nagrody, które są dosyć poważne. To znaczy, otrzymanie tych nagród jest niejako ustosunkowane i uzależnione od tego, jak spółka przechodzi transformację. Uzależniona po prostu od egzekucji i wyników, które spółka w danej działce uzyskuje. I tak jak mówiłem, na tą transformację spółka ma plan, o czym też wspomnę przy okazji prezentacji, chyba która dotyczyła wyników finansowych za rok 2020. Spółka deklaruje, że do roku 2040 100% energii będzie pozyskiwanej jako czysta. Przejdźmy do tego teraz, czym spółka się zajmuje i co jest główną działalnością spółki. Jest to regulowane przedsiębiorstwo energetyczne gazowe i parowe i tak naprawdę jest to holding spółek, które zajmują się między innymi tym, ale nie tylko. A jak już można było zauważyć, to głównym obszarem działalności jest Nowy Jork oraz hrabstwo Westchester. Jak też wspominałem, spółka powstała w 1823 roku i od tamtej pory stała się jednym z największych przedsiębiorstw użyteczności publicznej w Stanach, a dzisiaj podzielona jest na szereg spółek zależnych, które właśnie Consolidated Edison Incorporated tworzą. I możemy tutaj wyróżnić cztery takie podspółki, podmioty, które wchodzą w skład holdingu. I od początku. Con Edison z Nowego Jorku świadczy usługi elektryczne dla 3 milionów 300 tysięcy klientów oraz usługi gazowe dla około miliona 100 tysięcy klientów w Nowym Jorku oraz hrabstwie Winchester. Westchester. W ramach tej spółki firma świadczy usługi parowe również w części Manhattanu, gdzie omawialiśmy sobie miał miejsce wybuch. Kolejna spółka to Orange and Rockland, która świadczy usługi elektryczne dla ponad 300 klientów w południowo-wschodniej części stanu Nowy Jork i przyległych obszarach północnej części stanu New Jersey oraz usługi gazowe dla 130 tysięcy klientów w południowo-wschodniej części, części stanu Nowy Jork. Con Edison Transmission inwestuje w projekty przesyłu energii elektrycznej i gazu ziemnego, który jest oferowany klientom i Con Edison Clean Energy Business, który poprzez swoje trzy główne spółki zależne rozwija, posiada i obsługuje aktywa infrastruktury odnawialnej i energetycznej. Ale to nie wszystko, ponieważ dostarcza również produkty i usługi związane z energią klientom hurtowym i detalicznym. Te trzy spółki to kolejno Con Edison Solution, świadczy po prostu usługi energetyczne, Con Edison Energy, Energy jest hurtownią usług energetycznych i Con Edison Development to przedsiębiorstwo budujące infrastrukturę energetyczną oraz inwestujące w odnawialne źródła energii. W wielu prezentacjach zespółki można sobie zobaczyć taki slajd organizational structure, który pokazuje jak to wszystko jest zorganizowane. Spółka oczywiście jak inne spółki posiada relacje inwestorskie i w tych relacjach jest szereg przeróżnych informacji, które mogą być interesujące i tak w, zas w zasadzie w zakładce press release mamy komunikaty czy też prezentacje dotyczące przeróżnych informacji. Oprócz raportów można znaleźć tutaj wiele ciekawych innych rzeczy, jak na przykład informacje o zadeklarowanej dywidendzie. I jak już jesteśmy przy dywidendzie, to przejdźmy sobie do prezentacji, w której jest raport za rok 2020. Ja chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Chodzi tutaj oczywiście o dywidendę, czyli to, jak w Stanach Zjednoczonych podchodzi się do dywidendy. No, są jakieś relacje inwestorskie, pokazuje się jakieś prezentacje, wyniki itd., ale co ważne, jest tutaj list od samego prezesa spółki. I z racji tego, że w Stanach szalenie ważną rzeczą jest dywidenda, jej kultura, jej historia i to, jak się ją wypłaca do niej się podchodzi, to, że całe rodziny na przykład zastanawiają się, w co zainwestować pieniądze, żeby generowało pasywny przychód, no to tutaj idealnie w liście od prezesa mamy odzwierciedlenie tego, ponieważ no, w tym akapicie, który teraz zaznaczyłem, jest no, w wolnym tłumaczeniu wynika, że. Informuje on o wysokiej wydajności operacyjnej i chce generować długoterminową wartość dla klientów, pracowników, społeczności i uwaga stakeholdersów, czyli udziałowców. I ktoś może powiedzieć, że to no, jest taki bełkot korporacyjny, ale uwaga, co możemy przeczytać dalej. Nasi interesariusze mogą na nas liczyć. Z dumą ogłaszam wzrost dywidendy już po raz 47. Czyli uwaga, spółka rok po roku konsekwentnie od 47 lat podnosi dywidendę. I jak słusznie można zauważyć, jest to najdłuższa historia podnoszenia dywidend i historia dywidendowa w stosunku do innych spółek energetycznych z indeksu SP 500. I teraz to, co na początku powiedziałem. Spółka nie jest dynamicznie rozwijająca się, nie pokazuje świetnych wyników z roku na rok które przewyższają konsensus analityków, ale generuje na tyle stabilny przychód i dochód, który rośnie i dzięki któremu już 47 lat możemy liczyć ze strony spółki na dywidendę i na rosnącą z roku na rok dywidendę. I ja o plusach troszeczkę później powiem, ale teraz chciałbym wyciągnąć z tej prezentacji też minusy, i z tego też powodu przejdę sobie na stronę 45 w tej prezentacji. Gdzie mamy fakty odnośnie ryzyka związanego ze spółką, o których jasno spółka wspomina i je komunikuje? Po pierwsze, spółka podlega i działa na rynku regulowanym, i jest to związane z przeróżnymi karami w związku z niestosowaniem się do regulacji. Po drugie, w ujęciu historycznym w przód mamy takie ryzyko, że plany cenowe mogą nie zapewnić rozsądnego zwrotu z inwestycji. Kolejna sprawa to oczywiście awarie czy też uszkodzenia obiektów, które mogą wpłynąć niekorzystnie na linię. Dalej mamy informacje o cyberatakach, które również mogą być groźne. Jak na przykład w przypadku huraganu Sandy, o którym sobie rozmawialiśmy, mogą no, zawieść też procesy czy też e, pracownicy, co też jest dużym ryzykiem dla firmy. W związku ze swoją działalnością spółka może mieć problemy ze środowiskiem i konsekwencje, które wynikają chociażby z przemiany energetycznej. Z racji tego, że spółka jest raczej dystrybutorem aniżeli wytwórcą na dzień dzisiejszy, no to może być. Ryzyko związane z zakłóceniem dostaw, czy też chociażby awarie. Kolejnym ryzykiem jest ryzyko związane z, ze świadczynami emerytalnymi, czy też innymi świadczeniami. Kolejnym ryzykiem jest zapewnienie zdolności Con Edison do wypłaty dywidendy, oraz firma wymaga dostępu do rynków kapitałowych, żeby spełnić wymagania, które są przed nią stawiane, dotyczące finansowania, oczywiście zmiana w przepisach podatkowych. Jakby inaczej, ryzyko covidowe, czy też zewnętrzne strategie, albo inaczej, strategie na zewnętrzne podmioty mogą po prostu być nieefektywne. No i firma też wskazuje, że jest, staje również w obliczu innych zagrożeń, które mogą być poza jej kontrolą. No więc ryzyk wydaje się całkiem sporo, ale porozmawiamy sobie też o plusach wynikających z udziałów w spółce, o których no, wrócimy do nich po prostu później. Przechodząc do wykresów i wskaźników, no to widzimy, że według portalu Guru Focus spółka jest no, mniej więcej dobrze wyceniona. Przy obecnej cenie 75,5 dolara spółka jest nieco ponad 3% tańsza, aniżeli według wartości Guru Focus, którą właśnie sobie wyliczył Guru Focus jako fair value. Więc można przyjąć, że obecna wycena jest mniej więcej na poziomie, gdzie mamy dobrą wycenę. Natomiast co ważne, przed covidowymi dołkami spółka już pukała do granicy 100 zł, obecnie jest znacznie tańsza. Dzięki temu wskaźniki wyglądają znacznie lepiej. I tak na przykład wskaźnik Price to Earnings jest na poziomie 22,3 punktu. Wskaźnik ceny do wartości księgowej to 1,4. Ceny do cash flow 12,3 punktu. I ceny do sprzedaży 2,1 punktu. Ale te wskaźniki, spadek tych wskaźników, a w zasadzie poprawa ich dla inwestorów, wiąże się z tym, że niestety przychody spadły w roku 2020 ze względu na COVID. Za chwilę sobie omówimy dlaczego, ale nieznacznie one spadły. Jak spojrzymy sobie na ostatnie lata, no to mamy systematyczny lekki wzrost. I tak naprawdę w roku 2016 było to 12 miliardów przychodu, a w roku 2020, 19, 12,5 miliarda. Natomiast w roku 2020 nie zma, nieznacznie te przychody spadły do i ćwierć miliarda dolarów. Przyszłe przychody są znacznie wyższe, bo na przykład za rok 2021 szacuje się, że będzie to ponad 13 miliardów, a w 2022 będzie to już 13 miliardów 400 milionów. Natomiast ten spadek w roku 2020 miał na ten spadek miał znaczny wpływ e, jedna rzecz. To znaczy chodzi o covid, a konkretnie to jak spółka zareagowała. I tutaj z racji tego nawet że jest monopolistą spółka na rynku nowojorskim, no to zaproponowała, że w związku z kryzysem covidowym spółka nie będzie odcinała nikogo od usług, które świadczy z powodu braku płatności. Więc można przyjąć, że część przychodów, ten spadek jest spowodowany niepłaceniem, tak? tylko ten duż, większy wzrost jest właśnie spowodowany tym, że szacunki przyjmują jakby odroczenie tych płatności. Ale to nie wszystko, ponieważ spółka, na przykład w roku 2020, podczas covid a zapowiedziała, że również nie będzie pobierała opłat za opóźnienia w płatnościach. W związku z tym, tak jak u nas są ustawowe odsetki, to takie coś również funkcjonuje w Stanach i spółka nie będzie korzystała z tego, po prostu będzie czekała na swoje pieniądze. Więc po wynikach widać, że nieznacznie, ale te przychody spadły. To również w jednej z prezentacji Widać to, jak, jak część, jaka część po prostu została niezapłacona czy też nie pobrana przez spółkę i odroczona te płatności. I te płatności są właśnie w szacunkach przyszłych ujęte. Widzimy też systematyczny wzrost przychodu na akcję. I widzimy, że w roku 2020 nieznacznie on spadł. Mimo, że przewyższył estymowane przychody, no to spadł. Ale widzimy, że znacznie w stosunku do roku 2020 ma wzrosnąć w roku 2021 i 2022. Przyjmuje się, że taki wzrost to mniej więcej średnio 5% rok do roku. Ale to, co najważniejsze, to to, że dzięki temu, iż kurs akcji spadł, mamy po prostu lepszy dywidend yield do złapania. Obecnie jest on na poziomie ponad 4% i ten yield jest Wyższy aniżeli średnia z ostatnich lat. W związku z tym, że spółka miała mniejsze dochody, no to mniejsze dochody przełożyły się na to, że wzrósł oczywiście payout ratio, który jest mniej więcej na poziomie 70, poniżej 70% był, jest mniej więcej na poziomie 70%, ale widać, że już powolutku spada do tych normalnych kwot. Zgodnie z konsensusem analityków, mamy też takie wyliczenia, że. Dywidenda nie jest zagrożona, i na przykład na koniec roku 2023 może to być już 3,28 dolarów względem 3,10 dolarów w roku obecnym. Więc prawdopodobnie spółka z arystokraty dywidendowego wypłacającego dywidendę od 47 lat, tak. 47 lat rosnącą dywidendę, stanie się królem dywidendowym. Gdzie, jak widzimy, średnia sektora do wypłaty rosnącej dywidendy to 8 lat, a średnia dla sektora, gdzie dywidendę się po prostu wypłaca jakąkolwiek, to 22 lata. A więc spółka jest absolutnie pod tym względem świetna. Co mogę powiedzieć natomiast, jako całokształt spółki, no to, to przede wszystkim, że dywidenda jako podmiot, który ją wypłaca bardzo długo rosnącą jest świetna na poziomie 4%. Nie rośnie zbyt szybko, ale no rośnie, tak? Działalność spółki jest no, bardzo fajna, ponieważ jest monopolistą na rynku dostarczania prądu, gazu czy też pary. Dodatkowo są to usługi, które są świadczone i są regulowane prawem, no i spółka posiada po prostu długoletni status świadczenia tych usług regulowanych. Idąc dalej, no spółka tak jak mówiłem jest monopolistą, próg wejścia wydaje się wysoki i rynek jest raczej niezagrożony, ponieważ no, nie wydaje mi się, żeby nagle w Nowym Jorku Przestano dostarczać prąd, bo nie będzie po prostu wymagany. Ludzie tam nagle nie zaczną korzystać ze świeczek, więc raczej ten biznes jest niezagrożony, ze względu chociażby na to, że próg wejścia wydaje się gigantyczny. Dodatkowo też infrastruktura, którą posiada Con Edison, i mało tego dywersyfikacja spółki, bo to nie tylko przesył, ale także inne działalności, o których sobie wspominaliśmy i też. Oze, w którym działa Con Edison. No i z racji tego, że spółka ma monopol na rynku nowojorskim, czy też w hrabstwie Westchester, no to może sobie zaplanować dalszy rozwój, czy też infrastruktury, czy też um, wszelakich innych wzrostów przychodów, czy też cen i tak dalej i I mimo że jest regulowana i ma wiele jakby zagrożeń, o których wcześniej sobie wspominaliśmy, to ten monopol na tak dużym rynku jest kluczowy. Co bardzo fajne, to to, że spółka rozlicza się z miesiąca na miesiąc na ten prąd czy gaz, płaci się po prostu rachunki. Tak? Spółka nie ma problemów z jakimiś dużymi, niezapłaconymi rachunkami. Raczej jest na tyle duża, że może sobie pozwolić na to, co zrobiła w 2020 roku czyli nie gnębić swoich klientów, jeżeli czegoś nie zapłacą. Fajnie oczywiście też, że spółka działa w ramach tej energetycznej transformacji i wchodzi w rynek OZE, rozumiem to. Natomiast w najbliższych latach może być tak, że spółka będzie musiała zwiększyć nakłady. Mimo to uważam, że dywidenda w żaden sposób nie jest zagrożona i będzie kontynuowana. Mnie osobiście spółka się bardzo podoba i prawdopodobnie trafi do mojego portfela. Natomiast należy pamiętać, że to jest biznes, który jest przewidywalny, długofalowy i spółka jest tak duża, że raczej nie upadnie, ale trzeba mieć na uwadze to, że raczej też nie będzie za szybko rosła. Co zresztą widać po wzroście średnim dywidendy za ostatnie lata na poziomie kilku procent. Czy też wzroście przychodów o kilkadziesiąt czy kilkaset milionów względem lat wcześniejszych, no i generalnie rzecz biorąc, no, spółka rozwija się stabilnie, ale nie jakoś szybko. Tylko, że tak jak mówiłem, ja osobiście właśnie takich biznesów pewnych, przewidywalnych, które są, nazwijmy to, niezniszczalne, właśnie szukam. Dodatkowo mamy tu ten smaczek długoletniej dywidendy. A co ty myślisz o tej spółce? Daj mi znać w komentarzu, jakie masz zdanie. A jeżeli materiał Ci się podobał, zostaw łapkę w górę. Odwiedź oczywiście blog finansowa.tv, gdzie znajdziesz więcej materiałów na temat spółki. I zachęcam Cię również do zapisania się na newsletter, również na finansowa.tv. Dzięki serdeczne. Do usłyszenia w następnym odcinku, już za tydzień. Natomiast oczywiście pamiętaj, że nie jest to porada inwestycyjna. A ja życzę Ci. Miłej reszty dnia i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!